po raz piąty w Małopolskim Centrum Kultury Soku. W Nowym Sączu organizujemy festiwal filmów dla dzieci i młodzieży Kino Jazda. 5 dni z dobrym kinem, 35 filmów konkursowych, w tym filmy pełnometrażowe i krótkometrażowe, filmy przede wszystkim europejskie. Poza tym oczywiście warsztaty animacji poklatkowej prowadzone przez specjalistów ze Studia Miniatur Filmowych z Warszawy, pana Wiesława Ziębę, Eugeniusza Gordzieliuka i pana Kamila Niesłonego. W ramach warsztatów będziemy zapoznawać dzieci z tokiem realizacji filmów, każdego gatunku filmowego, ale przede wszystkim z tokiem realizacji filmu animowanego. I dzisiaj zaczynają pracować nad tematem filmowym, nad scenariuszem. Za moment zaczną prace plastyczne, projekty postaci, projekty dekoracji i pierwsze próby animacji. To rozdane. I ogon. A tutaj samogon. Przeleciała, przybiegła. Czy tam w sali obok siedzą przyszli filmowcy, pana zdaniem? No, na pewno mają talent. A jak jeszcze dołożą do tego talentu trochę pracy, zaangażowania, wytrwałości, to na pewno tak. Mam nadzieję, że poprzez zabawy będą poznawać tajniki animacji, a później razem z nami będą się cieszyć efektem pracy, czyli efektem ekranowym, fajnym filmem, kolorowym, wesołym, śmiesznym. Z jaką prędkością kamery pracują i rejestrują obraz aktorek, animacji, ile klatek na sekundę? Bardzo dobrze, ładnie, 24. Dzieci z Nowego Sącza chyba bardzo twórczymi dziećmi są. Jak co roku, tak. To jest tutaj wyjątkowa atmosfera, ponieważ może dlatego, że co roku jest w ogóle i to jest tak zadbane w ogóle, te dzieci są, jeżeli chodzi o sztuki plastyczne, że no po prostu przyjemnie jest tutaj przyjeżdżać z nimi pracować, no bo oni są zainteresowani i dobrze rysują. To jest też ważne. Są otwarte w ogóle na to, co się mówi do nich. Także no zaczynamy warsztaty. Czego dzieci się uczą? Uczą się przede wszystkim filmu. Mamy w szkole zajęcia z edukacji kulturalnej i filmowej, które realizujemy w specjalnym programie autorskim od kilkunastu lat. Udało nam się wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez Państwa i przez przedstawicieli Studia Filmów Rysunkowych w Warszawie kilka lat temu. Uznaliśmy, że jest to świetna forma edukacji. I dlatego staram się co roku, aby kolejna grupa mogła z tego skorzystać. No, z jednej strony uczniowie mają kontakt z mistrzem, a z drugiej strony mogą w praktyce sami poznać, jak to jest od podszewki, kiedy powstaje film, kiedy tworzy się coś według własnego scenariusza. I jednocześnie, co jest bardzo istotne, uczą się historii regionu i Nowego Sącza, bo treścią tych filmów, które od kilku lat nasi uczniowie przygotowują, pod opieką fachowców są legendy sądeckie. Czego się już nauczyłeś podczas warsztatów? Że animacja to jest rysunek po rysunku, trzeba wszystko robić powoli. Ile już rysunków masz za sobą? Znaczy zrobiłam już 5, ale robię od początku. Dlaczego? Bo mi nie wyszły. Ciężka praca filmowca? Tak. Co najtrudniejsze jest w tej pracy? No, przerysować, żeby było tak samo. Jak ci idzie? No, na razie jest kiepsko. Dlaczego? Bo dopiero jestem przy trzecim rysunku, a jeszcze jest dużo do zrobienia. Co jest najtrudniejsze w pracy filmowca? Chyba właśnie dokładność, żeby to później wszystko było płynne i się nie zacinało, żeby nie przeskakiwały klatki. Wciągnęła cię animacja? Tak, bardzo mi się to podoba, ale jest to jednak naprawdę czasochłonne. A co jest najfajniejsze? Najfajniejsze to jest to, że nie ma określonych zasad, co trzeba malować, po prostu można namalować, co się tylko chce. Myślisz, że zdążysz przed premierą? Mam taką nadzieję. Praca filmowca byłaby bardzo ciekawa w przyszłości. Taka ciekawość, jak ludzie zareagują na twój film, jest bardzo ekscytująca. Mamy już takich uczniów, którzy rzeczywiście startują w różnego rodzaju konkursach organizowanych w kraju. Są konkursy na krótkie filmy, czasem filmy realizowane telefonem komórkowym, czasem filmy w amatorskim studio.
Mamy uczniów, którzy potem przychodzą do naszego liceum i biorą udział w zajęciach dodatkowych, które nazywają się warsztaty teatralne i filmowe, i zdarza się, że też później starają się studiować, na przykład na filmoznawstwie, i kilku absolwentów naszej szkoły zresztą pracuje tutaj w Małopolskim Centrum Kultury Sokół i nawet zajmuje się prawie profesjonalnie analizą filmów i prowadzi programy filmowe. Za nami dwa dni ciężkiej pracy przy tworzeniu animacji rysunkowej, a teraz właśnie rozstawiamy plan pod animację przestrzenną, ustawiamy światło, kamerę i za chwilę zaczynamy zdjęcia. Efekt pracy będzie można zobaczyć na zakończenie festiwalu, gdzie dzieci zaprezentują film zrealizowany podczas warsztatów. Jednym słowem, cały świat filmowy w jednym miejscu. Dokładnie, w Małopolskim Centrum Kultury Sokół.